Cześć, z tej strony Renia. Witajcie na moim kanale Okulary w Gary. Dzisiaj przygotuję dla Was ciasto według przepisu wujka Zenka. Jest to bardzo łatwy przepis, więc bez problemu sobie z nim poradzicie. Do tego ciasta będziecie potrzebowali jajka, cukier, jogurt, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, masło. Tutaj przykryłam mąkę, ponieważ dzisiaj wieje, więc tutaj mamy tą mąkę, dwie szklaneczki. Wcześniej przygotowałam sobie rabarbar. I jest on wymieszany z cukrem i z cukrem waniliowy, więc jak się domyślacie, będzie to ciasto z rabarbarem. Bierzemy jajka, trzy jajka tutaj mam, więc je... Łączymy z cukrem i z cukrem waniliowym i to wszystko mieszamy. Mieszamy na taką pianę, sztywną pianę. Wszystko musimy zmieszać. Tak przygotowane jajka wlewamy w miskę. Oczywiście wszystkie składniki będziecie mieli podane poniżej pod filmem. Pięknie nam się ubiły jajka wraz z cukrem. Jest puszysta pianka. Dodaję teraz mąkę. To jest dwie szklanki. Okay, proszek do pieczenia. To jest półtorej łyżeczki. Do tego jeszcze mamy jogurt. Niecała szklanka. No i na koniec jeszcze dodajemy masło. Wszystko tutaj łączę. Delikatnie sobie wymieszam to łyżką. No i wszystkie połączone składniki wleję tutaj właśnie na brytwannę. Mój asystent poda mi papier. Na tak wysmarowaną blaszkę wlewamy ciasto, które zostało wcześniej wymieszane. Na ciasto wykładamy rabarbar. Możecie oczywiście to wszystko razem połączyć, czyli ciasto razem z rabarbarem. No i tak przygotowane ciasto wkładamy na 180 stopni, na około pół godziny, 40 minut. Możecie kontrolować w międzyczasie stan naszego ciasta. I widzimy się za chwilę. Kochani, ciasto mamy już gotowe, więc spróbujmy, czy nam dobrze wyszło. Jest mięciutkie, idealne, mokre. Super. Jogurt, który dodaliśmy do ciasta, spowodował, że jest mokre. Zobaczmy, jak to w smaku. Bardzo dobre. Na zewnątrz chrupka skórka, w środku mięciutkie ciasto. Zostawcie łapkę w górę pod filmem, zasubskrybujcie mój kanał, to pozwala mi się rozwijać. No i zapraszam też do oglądania kolejnych moich filmów. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.